Proszę Państwa, za chwilę ma przyjść nowa modelka, która ugotuje ciasto. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy nową modelkę piękną. Kupiła zakupy. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nasza piękna modelka, wspaniała, ugotuje nam co? Upiekę placek ze śliwkami. Dwie szklanki mąki. Tak, starczy. Dobra. Idealnie. Co robimy od początku, Pani Agnieszko? Nadamy do garnka margarynę. Ile? 3/4 kostki. Umyłeś jajeczka? Tak. 1/4 margaryny rozgniatamy. Dobrze. Rozbijamy jajeczka. Ile? 4. Oddzielamy? Oddzielamy, same żółteczka. Białko nie? Białko będzie później nam potrzebne. Mieszamy. Margarynę i? Jajeczka, żółteczka. 1/4 szklanki cukru. Nie będzie słodkie. Będzie najsłodsze na świecie. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Dobra, wszystko mieszamy, tak? Tak. Sypujemy mąkę. Sypujemy mąkę. Tak, 2 szklanki było. No dobra. Bardzo dobre, proszę Państwa, bardzo dobre. Mogę teraz ubić piany. No co się stało? Ciasto się zrobiło. Takie coś. Już fajnie formujemy. Dzielimy takie coś na 3 części. Ta część pójdzie na dno. Blachę. Z tego będzie kruszonka. A to wkładamy do kara i sypiemy kakao. W zależności jak lubimy. To jest przepyszne, sprawdzone ciasto. Sprawne ręce. I te 2 kuleczki wkładamy do zamrażalnika. O, ładne. Zamiast koperek. Aż będzie twarde. Teraz potrzebuję flaszkę. Flaszkę? Też, później. Jest. Wykładam. Widać, nie? Tak. No pięknie. Co następnie? Odkładamy blaszkę. Czekamy aż nam jajka twardnie, kulki twardnie. W tym czasie będziemy obijać pianę. Ale myślę, że najlepiej to zrobi nasz Rafał Błoch. Ma wprawę. Rafał Błoch Polska. Wlewamy białko. Tak, tak. I 3/4 szklanki cukru. Super. Babol. Wkradł się, proszę Państwa, babol do ciasta. Nie, skorupka. Skorupka. Z salmonellą. I zarodek. I zarodek. Może się przyda. A, zarodek może, może. 500 plus nie brakuje. Trzepiemy? No, ty będziesz trzepał. Myślę, że ty będziesz miał lepsze. A ja będę śliwki kroić. Ręka wyrobiona. W tym czasie, proszę Państwa, kroimy śliwki na pół. I wyjmujemy pasteczkę. I tak z 20 razy. Proszę Państwa, ta piana nie ma szansy powstać. Zmiana zawodnika. Proszę Państwa, tego jeszcze nie było. W związku z tym, że nie mamy miksera, a bicie piany idzie bardzo ciężko, Rafał Błoch Polska wymyślił, że zrobimy mikser. Należy tylko widelec przymocować do wiertła, żeby się nie odczepił. Teraz, proszę Państwa, wkładamy to tutaj. Wyłączamy młot. Nie, nie ruszaj.
otwartą, czarną kulkę. Ścieramy na nasz spód. Proszę Państwa, teraz układamy śliwki. No to kakao wezmę. I pokładamy. Proszę Państwa, bardzo istotną rzeczą jest to, aby śliweczko kłaść dupką do dołu. Teraz nagrzewamy piekarnik na temperaturę 160-150 stopni na wiatraczek. 40 minut. Oczekując, aż się piekarnik nagrzeje, sypiemy cynamonem śliweczki. Na smaku. Prawda? Ale dobrze będzie. Proszę spojrzeć, jaka pianka. Jest! Stoi! Dobra jest! Wkładamy pianę na śliweczki. Chcesz wylizać garnek? Wylizać piankę patelnię. Rozprowadzamy. Skupienie na twarzy tej modelki. Jestem modelką. 40 plus. Może być. Bierzemy kuleczkę. Piekarnik się nagrzał i wkładamy do piekarnika. Pomogę. 45. 45, 40. Czekam. Proszę Państwa, nie wiadomo co się dzieje. Minęło już 50 minut, a nawet i trochę więcej. Teraz cieple musi posiedzieć troszeczkę w cieplaku. Ma być w cieple jeszcze przez chwilę to ciasto, proszę Państwa. I później będziemy mogli je konsumować. No to nasz murzynek! No piękne, czarniutkie, zwęgloniutkie. Proszę Państwa, coś wyszło. Ale nie wiadomo co. Co tam nasza kucharka pysznego zrobiła? Zaraz będziemy degustować. U mnie lepiej jak to wychodzi. Ciasto się upiekło. Jest piękne, wygląda cudownie. Zaraz będziemy degustowali. To jest mój kawałek. No cóż, wygląda jak wygląda, ale to nie znaczy, nie przesądzajmy. Rafał Błoch Polska, proszę Państwa, spróbuję. Nie wyszło. Niewątpliwie jest to jedyne ciasto w swoim rodzaju. Takiego jeszcze nie jadłem. Powiem tak, warstwa kakaowa jest niezauważalna. Albo i ta dolna jest niezauważalna. W smaku śliwki. Nie jest złe. Ale to białko? Po co to białko tłukliśmy? Nie ma tego białka. Jest. A w którym miejscu? Kurczę, no widziałeś na zdjęciu u mnie jak wyszło? Mhm. Ja się upiekę u siebie i cię zaproszę. Nie wygląda źle to ciasto. No pewnie, że nie. Grubość grubsze od widelca jest. Nie wyrosło. Proszę Państwa, doszedłem jednak do wniosku, że to ciasto jest bardzo dobre. Po głębszym doszukaniu się smaku... Kubki smakowe. Kubki smakowe znalazły rozwiązanie tej sytuacji. Proszę. Rozpływa się. Pychota. Dziękujemy bardzo. Będziemy na pewno gościć tą modelkę częściej u nas podczas przyrządzania takich wspaniałych ciast. Dziękuję bardzo.